Mówię do Państwa jako ambasador i zaraz przekonają się Państwo, czego tym razem ambasadorem jestem. Otóż y, oczywiście wiedzą Państwo o plebiscycie czytelników lubimy czytać. To jest największy... Y, Plebiscyt czytelniczy w Polsce, w którym oddano już ponad milion głosów. W tym roku przez całe luty, czyli przez cztery tygodnie będzie można oddawać głosy na książki, które kandydują do tytułu książki roku. Tam będzie około 130 pozycji, na które można głosować. Ale najważniejsze z mojego punktu widzenia jest to, że w tym roku powstała nowa kategoria. Kategoria ekranizacja literatury. I ja jestem ambasadorem tej właśnie kategorii. Plebiscyt Lubimy Czytać. Kategoria ekranizacja literatury. Skąd pomysł, żeby stworzyć taką kategorię? Otóż zorientowaliśmy się, że ekranizacje książek bardzo wpływają na czytelnictwo książek. Z kolei filmy nie mogłyby żyć bez kolejnych historii, które podpowiadają im książki, stanowiące po prostu materiał do pisania scenariuszy. Krótko mówiąc, trzeba zwrócić uwagę na ten to dalsze życie, to drugie życie książek, którym jest właśnie film zrealizowany na ich podstawie. Nie dość tego. Ekranizacje książek są bardzo lubiane przez widzów kinowych. I filmy zrealizowane według popularnych książek, chociażby weźmy Harry'ego Pottera, no, były ogromnymi hitami i ściągały do kin na całym świecie miliony widzów. Z drugiej strony, książki, również jak powiedziałem, są z takiej okazji coraz bardziej czytane. To widać w ocenach książek i i w ich popularności właśnie w serwisie lubimy czytać. Braliśmy pod uwagę nie tylko jakość filmów wprowadzonych na ekrany w 2023 roku, ale także jakość ocen w oczach. Czytelników i użytkowników lubimy czytać, a więc braliśmy pod uwagę i liczbę ocen i opinii użytkowników, i średnią wartość ocen przez nich dawanych, no i oczywiście wartość literacką i artystyczną książek. Bardzo Państwa zapraszam do głosowania na kategorię Ekranizacja Literatury w konkursie na książkę roku 2023. Lubimy czytać.